Siemanko, ja jestem Timek, jestem filmowcem, freelancerem i witam Was na moim kanale Timek Live. Nie da się ukryć, że dzisiaj chyba każdy korzysta z Instagrama, gdzie możemy znaleźć przeróżne profile o dowolnej tematyce. I tutaj na temat zasięgów ja się totalnie nie będę wypowiadał, ponieważ nie jestem w tym temacie ekspertem, ale dzisiaj chcę Wam pokazać fajny sposób na przygotowanie ciekawego posta, tak by się wyróżnił na tle innych. Jak mogliście to zobaczyć na moim profilu, czy też u innych twórców, czasami pojawia się post złożony z trzech różnych ujęć, czy też zdjęć. I dzisiaj chcę Wam właśnie pokazać, jak coś takiego zrobić. Przygotowałem sobie specjalnie pod taki post swój szablon. Jest on w formacie 1080x1350, czyli 4x5. I tutaj dobra wiadomość dla Was, ponieważ podzielę się z Wami tym szablonem w opisie. Pod tym filmem będziecie mieli link, z którego będziecie mogli pobrać ten szablon. Jest totalnie za free. Słuchajcie, żeby pokazać Wam, jak można przygotować taki post, przenoszę się teraz do Final Cut'a, w którym montuję filmy i pokażę Wam krok po kroku, jak można to szybko zrobić. Słuchajcie, tak jak Wam powiedziałem, rozdzielczość tego posta to jest 1080x1350, więc wybieram File New Project i tutaj wybieram Custom i wpisuję 1080x1350. 25 klatek, bo tak miałem nagrany materiał. Klikam OK. Żeby było szybciej i sprawniej, ja sobie już taki projekt stworzyłem. Po lewej stronie sobie zrobiłem takie kluczowania, że wybrałem sobie już tą planszę, zaciągnąłem, mam efekty dźwiękowe i ujęcia. O efektach zaraz Wam powiem. Dobra, słuchajcie, mam tutaj timeline i zaciągam sobie planszę, którą możecie sobie pobrać ode mnie. Zazwyczaj robię to tak, że wrzucam planszę sobie na timeline i jak widzicie, jest ona właśnie złożona z trzech różnych kolorów, tak żeby łatwiej mi było równo dopasować ujęcia. Mam wybrane trzy ujęcia, jakieś randomowe. Ujęcia są z drona, z Chorwacji i teraz Wam pokażę krok po kroku, jak to można szybko zrobić. Zakładam sobie, że ujęcie tutaj z tą łódeczką chcę, żeby było w środku, ponieważ tu mam jakiś szeroki kadr na całą Chorwację i tutaj też jest ujęcie, widzę, Dubrownika. Wbijam sobie wszystkie trzy ujęcia na timeline, ustawiam sobie na równo te ujęcia. Na razie zacznę sobie od środkowego ujęcia, więc pozostałe sobie wyłączam. I tak, mam pierwsze ujęcie, gdzie stoi na środku. Jak widzę, to ujęcie jest za szerokie, więc muszę dopasować teraz sobie to ujęcie do środkowego prostokąta. Robię to tak, że wybieram sobie opacity, czyli tu tą półprzeźroczystość i robię sobie załóżmy na 80% po to, żeby widzieć tą warstwę pod spodem. Przycinam sobie dolną do krawędzi, górną do górnej krawędzi. Oczywiście mogę sobie to zbliżyć, żeby zobaczyć, czy dokładnie się to przycięło. Następnie znowu biorę na 100%, pierwsze ujęcie jest zrobione. Kolejne ujęcie. Drugie ujęcie górne, zaznaczam sobie aktywne. Od razu to ujęcie z shiftem przesuwam do góry, więc wtedy jest to przesunięcie znacznie szybsze. Ponownie ściągam sobie trochę tą półprzezroczystość, żeby zobaczyć, jak to wygląda pod spodem. Obcinam dolną krawędź na 100%. Wracam z przeźroczystością, dolne ujęcie, klikam aktywne, wskakuje mi ujęcie, przesuwam w dół. Jak widzicie, trzy kafelki już są fajnie ustawione, zobaczymy w playu, jak to wygląda. Oczywiście sam fragment ujęcia możemy sobie dowoli wybrać, możemy to sobie, to ujęcie sobie zwolnić, pojedyncze, może środkowe ujęcie by załóżmy na slow motion, a górne mogą być w normalnej prędkości. Żeby rozbudować sobie ten post, polecam Wam przygotować do tego muzykę, ewentualnie jeżeli nie chcecie muzyki, to możemy pobawić się trochę dźwiękami. Ja tutaj przygotowałem cztery dźwięki, bo jak widzimy na pierwszym ujęciu mamy ujęcie z drona, gdzie widzimy wodę, jakieś zachodzące słońce,
środkowe ujęcie łódeczka, woda i trzecie ujęcie, ostatnie Dubrownik z góry, gdzieś tam łódki w tle, miasto i tak dalej. Więc przygotowałem sobie tutaj pierwszy dźwięk woda, drugi dźwięk burza, jakaś z piorunami, trzeci dźwięk słyszymy jakieś miasto pracujących ludzi, jakieś odgłosy w tle i czwarty jest to dźwięk wiatru. I teraz podstawmy sobie te dźwięki, od razu sobie przycinamy, możemy wybrać wiadomo interesujący nas fragment. Już teraz widzicie i słyszycie, że zdecydowanie fajniej to wygląda. Przyciszę sobie troszeczkę ten dźwięk, ponieważ jest to dźwięk samego wiatru, więc nie chcę, żeby się tak mocno wybijał. Dodamy sobie do tego dźwięk pracujących ludzi, odgłosy w tle. Ten dźwięk damy troszeczkę mocniej niż sam wiatr. I teraz fajnie z tym dźwiękiem możemy jeszcze popracować, gdzie narzucimy na ten dźwięk jeden plugin, który zrobi nam z niego taką troszeczkę studnię, ponieważ to miasto jest w oddali, więc no nie chcę, żeby ten dźwięk był na pierwszym planie. OK, dodamy sobie wodę, ponieważ jest łódeczka, jest woda, Chorwacja, więc tutaj dźwięk jak najbardziej wody też jest pożądany. Od razu troszeczkę ściszę. No i super. I możemy jeszcze pobawić się gdzieś w daleko w oddali słychać nadchodzącą burzę. I ten dźwięk też dam cichutko, tak żeby tylko lekko przebijał. Okej. Słuchajcie, dobra, mamy dźwięki, mamy trzy ujęcia ustawione, więc teraz należałoby delikatnie popracować z kolorami. Narzucam do sobie na to adjustment layer, tak żeby zrobić to całościowo. Ujęcia z drona już są w jakichś tam dosyć spoko kolorach, nie jest to płaski profil, więc na pewno użyję sobie krzywej, żeby delikatnie sobie w czerni to wrzucić. Średnie sobie wyciągniemy. OK. Oczywiście każde ujęcie możemy też sobie dopasować, więc tutaj należałoby jeszcze popracować nad tym, żeby to super wyglądało. Oczywiście możemy też dorzucić sobie jakiegoś luta. Ja akurat używam Color Final Pro, więc tutaj też wam pokażę szybko, jak to mogłoby wyglądać na jakimś tam randomowym lucie. Załóżmy, wrzućmy sobie pierwszy, który mamy. Widzę, że on już będzie za mocny, więc zaraz musimy jego intensywność sobie ściągnąć. Słuchajcie, dodaliśmy efekty dźwiękowe, ustawiliśmy podstawową kolor korekcję i w ten sposób mamy przygotowany jeden filmik pod właśnie post na Instagrama, który składa się z trzech różnych ujęć, w tym są efekty dźwiękowe i zdecydowanie wyróżni się na tle innych postów na Instagramie. Mam nadzieję, że się wyróżni. Zobaczmy w play, jak to wygląda. Akurat filmik wyszedł mi koło 10 sekund, ale jeżeli mielibyśmy na przykład fajne ujęcie 3-sekundowe, możemy to ujęcie powielić. W tym drugim fragmencie na przykład możemy dać sobie review, czyli odwrócenie. Pierwsze ujęcie idzie nam do przodu, drugie wraca i w ten sposób mamy zapętlony post z dodaną muzyką czy efektami dźwiękowymi. Tak gotowy, przygotowany post. Oczywiście sobie eksportujemy, wybieramy export file. Wpisujemy załóżmy 3 w jednym, setting, video and audio i tu wybieram zawsze kodek H264 i eksportujemy na pulpit.
Słuchajcie, jeżeli macie przygotowany taki post, zrobiliście kolor, zrobiliście układkę, dodaliście muzykę czy też dźwięki, eksportujecie z programu, a następnie wrzucacie na swój telefon. Pozostał tylko jedyny krok do opublikowania na Instagramie, więc wrzucacie i cieszycie się, mam nadzieję, pozytywnymi komentarzami i lajkami. Na dzisiaj to by było tyle. Pamiętajcie o tym, żeby dać suba, łapkę w górę i dzwoneczek, bo podobno ten dzwoneczek jest bardzo istotny, jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami waszych twórców, twórców, których oglądacie, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z moim materiałem, z tym co wrzucam, to klikajcie w ten dzwoneczek i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.